Na forum Parlamentu Europejskiego padły z ust premier Beaty Szydło nieprawdziwe słowa. Zapewnianie o tym, jakoby w tej kadencji nie doszło do złamania konstytucji, jest zaklinaniem rzeczywistości i oczywistą nieprawdą. Ja tylko przypominam, że 9 grudnia ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny badał ustawę, przyjętą przez ten parlament i stwierdził w kilkunastu miejscach złamanie konstytucji. Za to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego został on niejako ukarany, ponieważ prawo i sprawiedliwość w ekspresowym tempie przygotowało ustawę, która de facto ma na celu sparaliżowanie prac. Trybunał. Platforma obywatelska dała jasny, czytelny i prosty sygnał obecnej większości, że nie ma możliwości zawarcia kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, kompromisu, który de facto jest kupczeniem i traktowaniem Trybunału Konstytucyjnego w kategoriach łupów partyjnych. Platforma obywatelska wskazując trzy. Prawomocne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 2 z grudnia i jedno to ze stycznia 2016 roku, dała dwa tygodnie czasu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, żeby zechciał łaskawie wykonać wyroki Trybunału. Jest całkowitą nieprawdą, niestety, która pada z ust. Nie, Ministrów w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej, jakoby sprawa Trybunału Konstytucyjnego była zamknięta. Otóż prezydent Rzeczpospolitej ma obowiązek niezwłocznego przyjęcia ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów w październiku ubiegłego roku. Wskazują na to trzy prawomocne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia Trybunału należy oczywiście czytać wraz z uzasadnieniami, i dla studenta prawa, już nie mówiąc o doktorze nauk prawnych, powinno być to zrozumiałe. Platforma Obywatelska liczy, że prezydent Andrzej Duda wykona wreszcie wyroki Trybunału Konstytucyjnego i w takim przypadku zażegna wywołany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli do tego nie dojdzie, to tak jak wspomniał pan komisarz Janusz Lewandowski, Platforma Obywatelska będzie popierała rezolucję Parlamentu Europejskiego, która będzie wyzywać rząd Rzeczpospolitej i prezydenta do powrotu na ścieżkę legalizmu, na ścieżkę poszanowania podstawowych wartości konstytucyjnych.